Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia drugiej części wywiadu z panem doktorem Andrzejem Bartelskim, tym razem o okrętach, polskich okrętach podwodnych w kampanii wrześniowej i o brawurowej ucieczce Orła z portu w Tallinie i przejściu do Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawy odcinek, bardzo dużo wyjaśniający w kwestii polskich wilczych stad, które miały operować na Bałtyku i czemu finalnie tak się nie stało, oraz o tym, co się działo z polskimi okrętami podwodnymi w trakcie kampanii wrześniowej. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, gorąca prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie, skomentowanie na dole, no i oczywiście możecie wesprzeć kanał w programie Patronite, tu u góry jest odnośnik. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Dzień dobry. Druga część o okrętach podwodnych II RP, o ich roli i zadaniach. Moim Państwa gościem jest Pan Andrzej Bartelski. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Poszanowanie. I od razu zacznę z takiego pytania może oczywistego, a może nie. Te polskie okręty podwodne, do nich był taki stosunek love-hate trochę w trakcie literatury PRL-u, ponieważ ja jestem wychowany na samotnym półwyspie, gdzie opisywali, jak ten Ryś wchodził do portu, tak, potłuczony przez załogę, o tym Orle, który potem był internowany, ale tam już potem ta historia była bardzo enigmatycznie jednym zdaniem ujęta. Oczywiście o Związku Sowieckim same bajki i bzdury były w samotnym półwyspie, no ale ten samotny półwysep jakoś fajnie się czytało, gdzie był cały rozdział poświęcony temu, że Ryś pokiereszowany przez niemieckie bomby głębinowe wchodzi do portu, jest tam naprawiany w jakichś polowych warunkach, maskowany. No i to pamiętam, że to mi jeszcze z takiej lektury z czasów szczenięcych, dziecięcych utkwiło w głowie, i ten Ryś wchodzący nawet nie na dieslach, tylko na bateriach, chyba z tego co pamiętam, było opisane w samotnym półwyspie. Jak to było z okrętami w kampanii wrześniowej? Hit, kit, przydały się, nie przydały, sukcesy, bo wiem, że w poprzednim odcinku pan naszkicował, że w relacji do fatalnej sytuacji, jaka była, i do niezbyt trafnej taktyki ich użycia, pomysłu operacyjnego, znaczy się, to i tak osiągnęliśmy dużo, mianowicie żaden nie zatonął. Tak, no bo żaden nie zatonął, spełniły też poniekąd swoje zadanie, ponieważ nie wpuściły floty niemieckiej do Gdyni, a no nie wpuściły floty niemieckiej do Gdyni, dlatego że ta flota nie miała takiego planu. Natomiast tak, zdecydowanie wykazaliśmy się kunsztem, że nie daliśmy się zatopić. Proszę pamiętać, że w historii jakby okrętów podwodnych w II wojnie światowej mało jest przypadków, kiedy okręty podwodne, grupa okrętów podwodnych operowała w obszarze, gdzie jest bardzo zintensyfikowana akcja ZOP i nie poniosła żadnych strat, tak? Dla naszych widzów ZOP, zwalczanie okrętów podwodnych, tak? Czyli tak jest. Niemcy, rozumiem, że we wrześniu rozpoczęli potężną akcję poszukiwania i próby niszczenia polskich okrętów podwodnych. Tak, oni jako największe zagrożenie naszej floty od samego początku mówili, że to są okręty podwodne i długo, długo, długo nic. Naszymi niszczycielami się nie przejmowali z tego względu, że posiadali dużo więcej własny, posiadali krążowniki typu K. No, generalnie nie uważali naszych niszczycieli za zagrożenie, natomiast bardzo się obawiali naszych okrętów podwodnych i uważali je za dosyć nowoczesne jednostki, no, wilki poniekąd, orły oczywiście, nówki sztuki nieśmigane, cytując klasyka. No i dlatego też wysłali dosyć silne siły ZOP, czyli dużo wodno-samolotów latało nad Zatoką Gdańską, szukając tych polskich okrętów podwodnych. Było dużo airbotów, ramboty, czyli kutry trałowe, embotów, czyli Minensuchenboote, czyli odpowiedniki naszych ptaszków w trałowce. No i oczywiście last but not least wrogie okręty podwodne, czyli sławne U-boty. One też polowały na nasze okręty podwodne. I podobno strzelały tutaj do niektórych. Jak Nie wiadomo. wiem, ile w tym jest prawdy, tak? Tak. Bo tam jest Tak, historia, strzelały do Żbika, strzelały do Sępa. Ale na szczęście wspaniałe zapalniki magnetyczne dały popalić najpierw Niemcom, potem Amerykanom, tak? Czy to jest... Tak, to jest dokładnie to. Mieliśmy tutaj, nie ma co ukrywać, dużo szczęścia. Natomiast szczęściu też trzeba umieć sprzyjać i to też jest kwestia dobrego wyszkolenia. Jeżeli nie widać cię, no to rzadko można cię ustrzelić, tak? A przy takiej ilości okrętów podwodnych operujących obok siebie przez dłuższy okres czasu, i tak należy uznać te kilka spotkań pomiędzy polskimi a niemieckimi okrętami podwodnymi za
rzadkie, więc nic, co by się nas zdziwiło. Natomiast do dzisiaj dnia nie wiadomo, do czego strzelał ryś. Być może był to żbik, tak jakby enigmatyczny zapis w dzienniku nawigacyjnym rysia nie pozwala stwierdzić, do czego oni strzelali. Natomiast jeżeli się naniesie mapy kursów, nie to, że to jest ewidentne, ale no gdzieś tam w pobliżu się znajdowały. Być może też ryś strzelał po prostu do jakiejś fali, czy bliżej nieokreślonego cienia. No jest to wojna, prawda? Różne zwidy, nieraz, nie dwa, żeśmy widywali i uważam, że tak jakby myśmy poradzili sobie całkiem zgrabnie, nasze okręty w końcu po tygodniu otrzymały zgodę z dowództwa floty na wyjście na otwarty Bałtyk. Osobiście uważam, że od początku żeśmy powinni byli tak ustawić nasze okręty podwodne, bo wystarczyło postawić zagrodę minową przed wojną na naszych wodach terytorialnych, czego zresztą domagał się admirał Świrski, admirał Unruga. Unrug tego do dzisiaj dnia nie wiadomo dlaczego nie wykonał. I gdybyśmy mieli okręty podwodne od początku poza tym pierścieniem ZOP, nie byłyby takie uszkodzone, bo trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie Sęp po ataku na niemiecki niszczyciel nadawał się tylko do doku. On tak oberwał w kontrataku bombami głębinowymi, że przy zanurzeniu musiał ciągle pompować wodę, co powoduje oczywiście duży hałas, słychać go wszędzie. No więc komandor Salamon, który zastanawiał się mimo uszkodzenia, czy nie przechodzi przez cieśniny, został odwiedziony od tego pomysłu przez swojego zastępcę. W efekcie jako pierwszy z naszych okrętów się internował. Natomiast tutaj kwestia, bym powiedział, też przypadku i wyborów personalnych. Z drugiej strony mieliśmy przypadek na Rysiu, gdzie komandor Grochowski, który nie wykazywał się zbytnią inicjatywą bojową, miał bardzo bojowego zastępcę, który starał się namówić go do przejścia przez cieśniny duńskie. Dowódca nie dał się przekonać i ponownie na żbiku mieliśmy dowódcę, który wahał się, a może by przejść, ale kapitan Reckner przekonał komandora Żebrowskiego, że nie jest to najlepszy pomysł. Żbik był zbyt uszkodzony. W zasadzie peryskopy mu nie działały, bo Żbik akurat czekał na dokowanie przed wrześniem 1939 Z tego, roku. co pan mówi, to w zasadzie każdy z tych okrętów był pokiereszowany. Tak, no, każdy z okrętów poza Orłem, każdy z okrętów był pokiereszowany w ten czy inny sposób. I to tylko pokazuje, Ale to były jak uszkodzenia odniesione w walce. Żbik nie otrzymał żadnych uszkodzeń w walce. Ryś i Sęp jak najbardziej. Żbik, tak jak mówiłem, on po prostu ślepy był. Przeciekały mu włazy, bo dawno nie był dokowany i przez to nie mógł się zanurzać powyżej pewnej głębokości, bo wtedy po prostu przepuszczały włazy wodę. No może pan sobie wyobrazić, jak wygląda operowanie takim okrętem podwodnym w No warunkach tak. bojowych, tak? No, natomiast orzeł nie był uszkodzony w takim stopniu, jakim twierdził były komandor Koszkowski. I tutaj może wrócimy też na chwileczkę do tego nieszczęsnego worka, który został wybrany przez admirała Unruga. Plan był bardzo prosty, tak? Miały być pola minowe Anna, Baran i Cal, które miały zostać postawione przez Gryfa. Pomiędzy nimi miały operować okręty podwodne, dzięki czemu był taki jeż, jak się nałoży to na mapę, to wtedy będzie można to łatwo sobie wyobrazić. I te wszystkie nasze okręty podwodne miały właśnie uzupełniać luki pomiędzy polami minowymi i jeszcze miała być bateria Laskowskiego, która miała odstraszać nieprzyjacielskie trałowce od trałowania naszych pól minowych. Tak było w zamyśle. Oczywiście, jak wyszło, wszyscy wiemy, operacja Rurka. Zupełnie nie wiedzieć, dlaczego admirał Mruga nie było na pokładzie Gryfa.
W efekcie doszło do gigantycznego zamieszania na okrętach, kiedy został uszkodzony ryf. Nikt nie wiedział, co mają robić, czy wchodzić do portu i się naprawiać, czy wychodzić od razu na operację, ale nie można wychodzić na operację, bo trzeba najpierw sprawdzić miny, ale czy można z niewiadomym jakości, stanem min wejść do portu. No to są decyzje, oczywiście jeszcze śmierć dowódcy Gryfa. Gdyby admirał Unruh był na pokładzie Gryfa, nasza kampania wyglądałaby inaczej, ale ponieważ był niedysponowany, o czym świadczą relacje naszych oficerów, w sensie był po prostu ciężko chory, nie, tak naprawdę do dzisiaj dnia nie wiadomo, czy to była, nie udźwignął psychicznie roli, czy Łuszczyca, na którą cierpiał od dłuższego czasu, po prostu z powodu stresu tak osłabiał organizm, że musiał leżeć w łóżku. Faktem jest, że przez pierwszy tydzień nie wychodził z bunkra, z Helu i obroną dowodził komandor Frankowski. Natomiast no, było jak było. Rozstawienie okrętów jest znane. Orzeł był trzymany w bezpiecznym tak zwanym sektorze, czyli w Zatoce Gdańskiej, gdzie nikt nie miał prawa wpłynąć, nic nie powinno mu przeszkadzać w operowaniu, a jego zadaniem było pilnowanie pancernika Schleswig-Holstein, czyli gdyby pancernikowi przyszło na brzeg, żeby wejść na wodę zatoki, miał czekać tam na jego orzeł i go storpedować. Taki był zamysł. Natomiast no, on nie przewidywał też, znowu wracamy do tego nieszczęśliwego rozstawienia, z tego względu, że okręt podwodny jest jednostką ofensywną. Jeżeli każe się okrętowi podwodnemu siedzieć i czekać, dawać pole minowe, to oni nie są szkoleni do tego, żeby siedzieć i czekać i nic nie robić. Tak? To jest jednostka ofensywna, która szuka swojej ofiary. No i nie do końca to też było dobrze dograne z komandorem Płoczkowskim, który powiedzmy przed wojną uchodził za gwiazdę pionu okrętów podwodnych. Był jednym z najbardziej doświadczonych podwodników, który w zasadzie bardzo niepochlebnie nawet przed wojną wypowiadał się na temat dowódcy Dyjonu, czyli komandora Mochuczego. To się zachowało w listach, które wysyłał Kłoczkowski do Płaskiego. Komandor Płaski był szefem służby broni podwodnej w Kermarłoj i był jednocześnie przyjacielem Kłoczkowskiego. Te dokumenty zachowały się w teczce personalnej Kłoczkowskiego i tam bardzo niektóre ciekawe rzeczy wychodzą. Wbrew pozorom Kłoczkowski nie był wcale takim przeciwnikiem Grudzińskiego, jak twierdzą badacze. On tylko prosił o odroczenie zamiany ZDO, czyli zastępcy dowódcy okrętu, na czas budowy, po to, żeby Gruciński lepiej poznał budowę okrętu, ponieważ chodziło o to, że okręty Sęp i Orzeł były w różnych momentach budowy. Orzeł już chodził na próbach i gdyby w tym momencie wrzucić Gruzińskiego na Orła musiałby podjąć, uczyć się całego okrętu w momencie, kiedy ten jest na próbach. Nie miał czasu, który jest naturalny w czasie budowy, kiedy się po prostu poznaje budowę całego okrętu. Tak? I cała ta historia, która usłyszymy, że Kłoczkowski był przeciwnikiem Grudzińskiego, nie chciał go na okręcie, no to jest właśnie to. Tak? On powiedział bardzo zdroworozsądkowo, że dajmy mu jeszcze kilka miesięcy, niech posiedzi na budowie Sępa, wtedy wszystko będzie wiedział, jak jest zbudowane. I jak ukończy sęp próby, to wtedy możemy go przerzucić na Orła, bo wtedy już będzie znał wszystko, każdą śrubkę i będzie doskonale przygotowany do pełnienia swojej roli. Więc to tak na marginesie trochę, ale myślę, że zainteresuje widzów, bo to często jest podkreślane, jak to rozumiem, była... że mam się nie pytać o słynny film o Orle. Bardzo proszę. Okej. Okay. Spuścimy zasłony milczenia. Tak, no, Buczkowski bardzo tak, ale tutaj to pozwoli pan, że nie skomentuje. Wydałem na równowartość piwa i bardzo poproszę o zwrot. W każdym razie, jeśli chodzi o
jeśli chodzi o Kłoczkowskiego, to właśnie wyszedł z portu. No i tak jakby zadaniem było patrolowanie tej Zatoki Gdańskiej. No co z drugiej strony, no co tutaj patrolować, tak? No można stanąć na środku zatoki i tyle, tak? No Tyle. wszystko widać. Więc to pokazuje też troszeczkę trudną sytuację, w jakiej zostali postawieni członkowie załogi Orła. Natomiast no, Czyli rozkaz jest generalnie rozkazem. ten plan to był takim z gatunku mocno średnich, tak? Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem planu Worek. Tak jak mówiłem w poprzedniej części, to wynikało z tego, że myśmy się obawiali, że Kriegsmarine po prostu wparuje nam do Gdyni, nie pytając nikogo o zgodę. Natomiast można było to osiągnąć innymi środkami. Tak samo uważam, że okręty podwodne jako broń wybitnie ofensywna powinna być wykorzystywana pod portami przeciwnika, a nie pod naszymi własnymi portami. I tutaj znowu domorośli i admirałowie i generałowie, a gdybyśmy mieli okręty te przybrzeżne, podwodne, to zupełnie by to inaczej wyglądało. Nie, no wyglądało dokładnie tak samo. Tak? No, to tak jak już żeśmy wytłumaczyli wcześniej, orzeł był tak duży, dlatego że musiał być szybki, musiał szybko dojść do wyjścia z Zatoki Fińskiej. Natomiast tutaj jego wielkość nie miała nic do rzeczy i tak jakby nigdy nie było żadnego planu wykorzystania okrętów podwodnych defensywnie do obrony własnego wybrzeża. To jest plan Worek jest jedynym planem, który widziałem, w którym jest defensywne rozstawienie okrętów podwodnych. No i skończyło się zgodnie że tak powiem, z przewidywaniami. Czyli tak, Ryś pokiereszowany przez bomby głębinowe, Sęp pokiereszowany przez bomby głębinowe, Żbik cieknący, wymagający napraw, których nie doczekał się we wrześniu, Orzeł na wodach Zatoki Gdańskiej i mamy jeszcze Wilka. Wilka. Co z Wilkiem naszym? Wilk był dowodzony przez kapitana Krawczyka, który był na tyle jeszcze młodym człowiekiem, że miał odwagę podejmować pewne decyzje, ale Czemu na się tyle. chciało? No nie ukrywam, że znajduje się w pewnym wieku zbliżonym do rzeczonych dowódców, kiedy już zaczyna się człowiek zastanawiać bardziej nad tym, co zostanie i bardziej nad swoimi dziećmi, niż nad tym, co osiągnie w pracy. Tak? Nie bez przyczyny dowódcy okrętów podwodnych w trakcie wojny byli bardzo młodzi. To nie byli Znaczy chyba tutaj chłopaki trzeba. 40-letnie. Tu tak, przepraszam, że wtrącę, ale ja akurat jestem też wychowany na cichym zwycięstwie Klerbera i na przykład straty amerykańskich załóg okrętów podwodnych to były największe straty z całej US Navy. Już nie chcę w tej chwili przytaczać z pamięci procentów, ale to było tam coś kilkanaście procent. Straty U-Bootwaffe Karla Deutza, no to były w ogóle horrendalne. I chyba też, jeżeli chodzi o brytyjskie okręty podwodne, te straty były całkiem odczuwalne, chociaż chyba nie aż tak duże jak w przypadku innych, prawda? Bo tutaj nie jestem pewien. Natomiast no, widać, że ewidentnie, że podwodnicy mieli no, relatywnie największe ryzyko zgonu z składu całych marynarek, tak? Tak. No to jest troszeczkę taka sytuacja, że jak się już go upoluje, to niestety mało kto ma szansę przetrwać. Natomiast brzydko rzecz ujmując, wymaga to jaj. Tak? To nie jest też, ma się gigantyczną odpowiedzialność za swoją załogę. To bardzo obciąża psychikę i po prostu w pewnym wieku zaczyna się za dużo myśleć i zaczyna się zastanawiać, a co będzie, jeżeli. A rozkaz trzeba wykonać, tak? Więc pod tym kątem myślę, że też wrzesień 1939 roku bardzo jasno nam uzmysłowił, że personalia są też bardzo ważne, tak? To jest coś, czego bardzo często się nie docenia. No ale wróćmy do Krawczyk był naszego doświadczonym młodego dowódcy. podwodnikiem, ale właśnie był młody, w wieku zbliżonym do kapitana Grudzińskiego. I u niego nie było żadnej wątpliwości. On powiedział, od samego początku mówił, my przechodzimy. Spytał się oczywiście oficerów, co uważają, natomiast obstawiam, że nawet gdyby oficerowie mu powiedzieli, nie warto, za duże ryzyko, to on by powiedział, a ja jednak zaryzykuję. Zaryzykował, miał gigantyczne szczęście, w trakcie przejścia napotkał niemieckie okręty nawodne, które go nie rozpoznały.
i tylko dzięki temu przeszedł na Morze Północne. Więcej, on był atakowany torpedami podczas tego przejścia na Morzu Północnym, ale torpedy chybiły i myśmy nawet nie widzieli tych torped. Więc no, naprawdę fura szczęścia. I być może też właśnie to, o czym żeśmy rozmawiali, to, że myśmy mieli te rozterki, dowódca okrętu, zastępca dowódcy okrętu, jeden chciał, drugi nie chciał, w drugim okręcie odwrotnie, to często też jest tak, że być może dobrze, że się tak skończyło, bo to nie jest tak, że przejścia przez cieśniny kończą się bezkosztowo, tak? W I wojnie światowej brytyjskie okręty podwodne próbowały przechodzić. Jeżeli mnie pamięć nie myli, dwa z nich zatonęły, więc no, myśmy mieli naprawdę dosyć dużo szczęścia, że żaden z naszych okrętów nie zatonął. A gdyby być może któryś z tych, które zostały internowane w Szwecji, próbowały się przeżrzeć, to by poległ na dnie. No to jest oczywiście też zawsze odwieczne pytanie, czy lepiej polec i mieć nieśmiertelną historię, czy lepiej zachować tych 50 istnień ludzkich i być tylko cząstką historii, bo to jest oczywiście preferencja własna i osobista. Mamy Najlepiej być historią i przetrwać jako orzeł. worek. Operacja Worek no nie do końca zakończyła się sukcesem, delikatnie rzecz ujmując. I teraz tak, mamy nasze okręty podwodne. Po kolei, jakby pan tylko wymienić, jakie były losy każdego z nich w kampanii wrześniowej? Króciutko, bo creme de la creme jest historia orła, oczywiście, tak, ale po kolei. No więc, ponieważ operacja Rorka, czyli postawienia kul minowych przez Gryfa, nie powiodła się z powodu uszkodzenia Gryfa, no to trzeba było postawić jakieś te pola minowe zastępcze. Wykonały to nasze okręty podwodne minowe, czyli Wilk, Ryś i Żbik. Na jednym z nich zatonął trałowiec niemiecki M85 1 października. Na jednej zabłąkanej min zatonął też dużo później kuter trałowy niemiecki Mühlhausen. Więc to było no, sukces jakiś jest, tak? One tam postawiły te zagrody minowe z 20 min, bo tak jak mówiłem, nie wychodziły z 40 minami. No i Żbik po 25 dniach patrolowania Bałtyku udał się do Szwecji, ponieważ takie były wytyczne wprost. Jeżeli nie uda się przejść przez cieśniny, należy się internować w jednym z portów neutralnych, najlepiej szwedzkim. Podobnie uczynił Sam, który naprawdę mocno oberwał. Później, kiedy Polska Komisja Wojskowa badała zasadność internowania polskich okrętów podwodnych, komandor Salamon jako jedyny w ogóle nie był przepytywany, ponieważ komisja techniczna, która zbadała SEMP-a, potwierdziła, że był on dosyć istotnie uszkodzony. Mieliśmy też Rysia, który tak właśnie jak pan wspominał, wrócił do tego portu, tak do końca nie wiadomo dlaczego. Mówiło się o załamaniu psychicznym dowódcy. Jeden z oficerów przy czyszczeniu broni teoretycznie postrzelił się w nogę. Były podejrzenia, że uczynił to celowo po to, żeby go wyokrętować na helu i do szpitala. No więc tam nastroje nie były najlepsze. Delikatnie rzecz ujmując, na Rysiu, tak jak mówię, wrócił. Dowódca twierdził, że okręt jest uszkodzony. Zastanawiano się nad wymianą dowódcy. Byli nawet chętni, którzy powiedzieli, że chętnie się podejmą takiego zadania. Z drugiej strony stwierdzono, że to byłoby tak demoralizujące dla załogi, że jednak musi wyjść dowódca. Dowódca powiedział, że on nie jest w stanie. No, generalnie historia Rysia dosyć do chwalebnych nie należy, ale też trzeba pamiętać, łatwo się mówi, właśnie tak jak ja teraz sobie siedzę w wygodnym fotelu, nikt mi bomb głębinowych na głowę nie zrzuca. To jest gigantyczna odpowiedzialność, życie ludzkie własne, ale przede wszystkim cudze. Więc daleko i daleki jestem od oceniania komandora Grochowskiego, natomiast faktem jest, że koniec końców jego internowanie w Szwecji zostało uznane jako uzasadnione, więc wylądowały w Szwecji
Sęp, Ryś i Żbik. I one tam do końca wojny zostały, były przetrzymywane przez Szwedów. Wilk trafił Natomiast do... Wilk, który był dowodzony bardzo sprawnie przez kapitana Krawczyka, próbował odnaleźć, w zasadzie jako jedyny nasz okręt podwodny aktywnie poszukiwał wrogich jednostek, wszystkie inne pozostałe tak naprawdę uciekały przed prześladowcami. Wilk próbował aktywnie czegoś szukać. To pokazuje tylko, jak ważny jest wybór odpowiedniego personelu. To nie tylko nie walczą o okręt, to jest wyświetlany taki slogan, ale potwierdzający, że tak naprawdę liczy się człowiek. No i tak jak mówiłem, przy przejściu miał dużo szczęścia, ale przedarł się szczęśliwie do Wielkiej Brytanii i tam mógł walczyć dalej. Natomiast tutaj właśnie wracamy, być może już możemy powiedzieć od początku do końca o naszym Orle. Orle, tak. Więc może nim opiszemy pokrótce jego historię, to powiem, że tak naprawdę przez ponad 80 lat do końca nie mieliśmy jasności, co się działo z tym Orlem. A dlaczego nie mieliśmy jasności? Ano dlatego, że nie zachowały się żadne dokumenty z Orła, ponieważ kiedy on wpłynął do portu w Talinie, wszystkie dokumenty z Orła zostały zabrane przez Stańczyków. Orzeł później oczywiście, jak wiemy, uciekł z Talina i przepłynął do Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii oficerowie złożyli oświadczenie, w którym opisywali epopeję Orła w sposób A. Natomiast komandor Kłoczkowski, który po przybyciu do Wielkiej Brytanii w 1942 roku został postawiony przed sądem, przedstawił wersję B historii Orła. One nie były spójne, były w wielu aspektach przeciwstawne. No i mieliśmy zeznania świadka przeciwko zeznaniu świadka. Nie mieliśmy żadnego dokumentu, więc nie mieliśmy jasności, co tak naprawdę zaszło. Oczywiście to nie chodzi o to, że jeden mówił, że pływaliśmy w Zatoce Fińskiej, a drugi mówił, że pływaliśmy w Zatoce Gdańskiej, ale to, że pływaliśmy w Zatoce Gdańskiej, może mieć określone różne interpretacje. I teraz to tak naprawdę to, co jest tym moim największym odkryciem w jednym z moich artykułów. Mogę zareklamować czasopismo, czy nie mogę? Oczywiście, że pan może. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Dobrze. Jest Możemy? świetne, oczywiście. Dobrze. W numerze wrześniowym Morze Stawki i Okręty znajduje się mój artykuł, w którym właśnie opisuję wrześniową epopeję Orła. I dlaczego ją opisuję? Z tego względu, że udało się odnaleźć odpis dziennika nawigacyjnego i to jest bardzo ciekawa O. historia, bo taka typowo bondowska. Już naprawdę nie śmieję się. To chodzi o to, że kiedy orzeł wpłynął do Talina i Estończycy zabrali wszystkie dokumenty pokładowe, no to oczywiście sztab generalny estoński zaczął analizować te dokumenty. A w ramach sztabu był, nazwijmy to, agent wpływu, może nie sensu agent niemiecki, no ale no, jak niemiecka Abwehra go określiła, przyjaciel Niemiec, który przepisał cały dziennik nawigacyjny Orła, wysłał go do Berlina i tydzień po internowaniu Orła Niemcy mieli zarówno mapy nawigacyjne Orła, jak i odpis jego dziennika, więc już wiedzieli, gdzie się znajdował orzeł i gdzie pływał. Oczywiście później Estończycy te archiwa, i tutaj znowu nie wiem, czy jak w 1940 roku Rosjanie wkroczyli, to zabrali jej dokumenty Orła, czy wciąż siedzą na Łubiance, czy je wywieźli gdzieś na zachód, bo też krąży taka wersja, czy je też spalili, bo też jest taka wersja. Tego tak naprawdę nie wiemy, co się działo z oryginałami. Natomiast o czym żeśmy nie wiedzieli, właśnie ten kapitan Celarius, który był oficerem Abwery, a oficjalnie zastępcą ataszę morskiego w Estonii, po prostu otrzymał dostęp do tych dokumentów, wysłał je do Berlina, i mi udało się je znaleźć w Militar Archiv, Bundesarchiv we Freiburgu.
I dzięki temu jesteśmy w stanie odtworzyć losy orła i jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wersja reprezentowana przez oficerów jest prawdziwa, czy wersja prezentowana przez komandora Kłoczkowskiego jest prawdziwa. Więc tak jakby po 80 latach w końcu wiemy, kto miał rację. Oczywiście w międzyczasie tak zwanym był proces komandora Kłoczkowskiego w 1942 roku, kiedy on został oskarżony w zasadzie o tchórzostwo. Proces, delikatnie rzecz ujmując, odbiegał od standardów sądowniczych, tak to nazwijmy. Został on skazany na degradację i wydalenie z marynarki, chociaż dziś wiemy, że na podstawie dziennika, że wyrok był słuszny, no to jednak wtedy tego nie było wiadomo i no proces był sfingowany, tak? On po prostu śledczy wierzyli w to, co napisali oficerowie i nie przywiązywali uwagi do pewnych niuansów prawniczych, które podnosił prawnik Kłoczkowskiego, natomiast z perspektywy czasu dobrze się stało, bo jednak fatalnie zachował się komandor Kłoczkowski, kłamał pod przysięgą sądową, oczerniał bohaterskich oficerów Orła. No to jak to wyglądało? Jaka jest ta historia prawdziwa Orła z kampanii wrześniowej i z przejścia? Dobrze, no to może przeczytam tutaj kilka zarzutów, którzy poczynili oficerowie Orła, kiedy dotarli do Anglii. Jednym z zarzutów było, że trzeciego dnia wojny położył okręt na dnie pod Jastarnią, nie wykonał rozkazu podejścia pod Gdańsk, nakazał zapisać treść depesy nakazującej zmianę sektora i pójście pod Piławę jako niezrozumiałe, no i że uciekł w zasadzie z Zatoki Gdańskiej w wyniku swojego strachu, a nie w wyniku bombardowania, gdyż to nastąpiło już po wyjściu za Hel. I to twierdzili oficerowie. Natomiast co twierdził Kłoczkowski? On twierdził, że no, położył faktycznie trzeciego dnia orła na dnie pod Jastarnią, ale tylko na 3 godzinki, żeby załoga miała wypoczynek, bo w nocy latały wodno-samoloty i non-stop były alarmy przeciwlotnicze, co zmusza załogę do schodzenia pod wodę. Oczywiście to jest strasznie głośne. Każdy musi pójść na swoje stanowisko, nie mieli możliwości wypoczynku. Wyszedł, on podszedł jak najbardziej pod Gdańsk, wyszedł w ogóle z Zatoki, wyszedł na rozkaz dowódcy floty, a pod Piławą to on w ogóle był, więc on nie rozumie, o co chodzi. I to tak jakby pokazuje bardzo, jak rozbieżne te wizje. No i historia przyznała rację oficerom. Tak, oczywiście w wszystkich punktach i to zachęcam do przeczytania artykułu, bo tutaj nie mamy czasu, żeby to wszystko roztrącać. Natomiast dziennik jednoznacznie pokazuje, że okręt Orzeł leżał nie 3 godziny, tylko ponad 8 godzin leżał na 9, leżał na dnie. I to było w tym czasie, kiedy Orzeł miał nawiązać łączność z dowództwem floty i w tymże czasie otrzymał rozkaz podejścia pod Gdańsk. On dostał, a dlaczego otrzymał rozkaz podejścia pod Gdańsk? No bo nad Gdańskiem zauważono dymy. A dlaczego zauważono dymy? Bo uważano, że Schleswig-Holstein chce wyjść w morze. Oczywiście to nie było Schleswig-Holstein wchodzący w morze, tylko bombardowanie Westerplatte, które spowodowało dymy. Tam jeszcze kręciły się jakieś okręty i nasz wywiad uważał, że to jest okręty eskorty przygotowujące się do rozpoczęcia eskortowania pancernika. A to były okręty, które ostrzeliwały Westerplatte, Vandergeben między innymi. No więc wysłano rozkaz do Orła, proszę podejść pod Gdańsk. Rozkaz został nieodebrany, bo Orzeł leżał na dnie. Został odebrany z posiłkiem 24-godzinnym. No i wtedy rozkaz pod Gdańsk został wykonany w ten sposób, że Orzeł się wynurzył, podszedł pod Hel, popatrzył przez peryskop, widział całą zatokę, nic nie wyszło, no to rozkaz został wykonany. No to chyba nie do końca o to chodziło w rozkazie podejścia pod Gdańsk. Następnie faktycznie jak były komandor Kłoczkowski podszedł pod ten Hel i to zaczął iść na wschód, a następnie na północ i dopiero kiedy wyszedł już tak naprawdę na pełne morze, tam dopiero napotkał to właśnie ten pierścień ZOP. Tam zostały zrzucone 6 bomb głębinowych przez wodno-samolot niemiecki, który nie wyczynił żadnych szkód, ale tak bardzo przeraził komandora Kłoczkowskiego, że on dał
no północ podszedł, tak, i po prostu orzeł wyszedł na północ. To mapa, którą będzie można zobaczyć na ekranie, to właśnie prezentuje kurs orła, który przeszedł bezpośrednio z Zatoki Gdańskiej pod Gotlandię. No i 7 dnia wolni, tak jak żeśmy wspominali, nastąpiło nowe rozplanowanie sektorów okrętów podwodnych. Ono do tej pory było uważane, że jest południkowe. To nie jest prawda, ponieważ polska marynarka wojenna używała coś w rodzaju sektorów. Był może zbyt górnolotna nazwa, ale tajemny szyfr, który opisywał w bardzo krótkich słowach, można było zapisać rozstawienie całego zespołu okrętów. Tak jak pamięta pan, wcześniej mówiliśmy o tym, że zamysłem polskich planistów było grupowe działanie polskich okrętów, więc mieliśmy taki system, który rozstawiał nasze okręty i sektor orła został wyznaczony, był od góry określony i od południa i on oczywiście przypadał pod Piławą, czyli najlepszy sektor, tak, tam gdzie można było liczyć na największe łupy. Natomiast faktycznie, tak jak komandor Kłoczkowski twierdził, że był, nie może być prawdziwy, ponieważ sektor wypadał na lądzie. No wypadał na lądzie, bo jeżeli mamy prostokąt i przesuwamy go tak, żeby Piława znajdowała się w zasięgu tego sektora, no to nieunikniony sposób jakiś ląd tam będzie. No, każdy zdroworozsądkowo myślący dowódca rozumie sens takiego rozstawienia sektorów. Wszyscy pozostali dowódcy, nawet ci, którym wypadał sektor na lądzie, wykonali ten rozkaz. Tylko komandor Kłoczkowski go nie wykonał. I tutaj w zasadzie najbardziej oburzająca sprawa wszystkiego, on twierdził, że był pod Piławą. Oficerowie mówili, że nigdy nie był pod Piławą i później podczas rozprawy komandor Kłoczkowski namówił jednego z swoich byłych podkomendów do krzywości przysięstwa, ponieważ poszedł do niego do mieszkania i poprosił, żeby ten zaczął spisywać wspomnienia z rejsów we wrześniu i później mu powiedział, a czy pamięta pan, jak żeśmy byli pod Brusterod? Brusterod to jest taka latarnia, która znajduje się obok Piławy i tam jak widać było te latarnie, które migają, a pan podoficer powiedział, a tak, 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 dziękuję, faktycznie pamiętam. I później pod przysięgą zeznał, że widział ten Brusterod, ale gdyby komandor Kłoczkowski mu o tym nie wspomniał, to on by on tego nie pamiętał, ale dzięki temu, że on mu wspomniał, to on to bardzo dobrze pamięta ten Brusterod. No i tak właśnie wygląda krzywoprzysięstwo i namawianie do krzywoprzysięstwa i w zasadzie to jest największą przewiną komandora Kłoczkowskiego, czyli ratując własną skórę, kłamał i to jest zachowanie moim zdaniem niegodne oficera polskiej marynarki wojennej, więc bardzo dobrze się stało, że został wydalony z marynarki. No bo skłamał po prostu. W ogóle orzeł nie podszedł pod tą Piławę, on w ogóle był, Kłoczkowski oczywiście był bardzo chory, tutaj znowu nie wiadomo, czy się zatruł, czy ze stresu, to w zasadzie nie jest istotne dla meritum sprawy, bo ważne jest to, że nie wykonał rozkazu, a później bronił swojej wersji, będąc świadomy, że marynarze, którzy mogli zaprzeczyć jego wersji, nie żyją, bo już niestety orzeł zaginął, więc tak jakby dziennik nawigacyjny w bardzo prosty sposób pozwolił nam odpowiedzieć na wszystkie pytania i jesteśmy w stanie zero-jedynkowo stwierdzić, pan były komandor Kłoczkowski kłamał niestety, a panowie oficerowie mówili prawdę. I to jest najważniejszy wniosek z tego artykułu, że już wiemy, gdzie przebywał orzeł we wrześniu. No i teraz ostatni krok, to jest niestety najtrudniejszy, czyli odnalezienie naszego dzielnego okrętu, który A zaraz zaginął. Mamy jeszcze internowanie. Ach, Jak on się znalazł na internowanie. internowanie, tak króciutko, chociaż w 4 minutach. Dobrze, to no i tutaj, nie wiem, czy da się w 4 minuty, tak, ale to nie jest taka jednoznaczna Mówimy. sprawa, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że zgodnie z literą prawa, oczywiście Estończycy mieli prawo do zrobienia tego, co zrobili, bo okręt, który nie był uszkodzony, nie miał prawa wpływać na wody terytorialne Estonii. Myśmy oczywiście o tym nie wiedzieli, znaczy kierownictwo marynarki wojennej o tym wiedziało, dowódca o tym nie wiedział, a dlaczego o tym dowódca nie wiedział, to nie wiadomo, bo została wysłana instrukcja przez admirała Świrskiego, że oficerowie, dowódcy okrętów mają się z nią zapoznać.
No ale jak to w instytucji biurokratycznej gdzieś to utknęło. Więc tak jakby z jednej strony kierownictwo marynarki twierdziło, no jak to nie wiecie, no przecież żeśmy wysłali, a z drugiej strony dowódca floty mówi, no ale nie wiemy. Więc w efekcie było tak, że ci nasi oficerowie wchodzili do neutralnych portów przekonani, że oni mogą się naprawić i w morze. Tak oczywiście nie było. Komandor Kłoczkowski został wyokrętowany jako chory do szpitala w Talinie. I tutaj też, o czym pisze w artykule, Abwera twierdziła, że on wcale nie jest taki chory, jak podaje, że jest chory. I twierdzili, że on tak naprawdę jest zdrowy. I nie do końca rozumieli, po co to zostało zrobione. To bardzo ciekawe, oni podejrzewali, że tam jakieś dodatkowe aspekty mogą wchodzić w grę. Natomiast orzeł został internowany. Estończycy wcale się tak nie do końca śpieszyli z rozbrajaniem tego orła. Powiedzenie, że umożliwili ucieczkę, jest chyba troszeczkę na wyrost, ale zdecydowanie to też nie było tak jak w Szwecji. No w Szwecji po prostu panowie weszli, rozłączyli wały i powiedzieli dzięki, do widzenia. Rozłączenie wałów powoduje, że okręt może się poruszać. I Estończycy tego nie zrobili. Czy to jest celowe, to jest nie do udowodnienia, bo oczywiście dokumenty są takie, jakie powinny być, no bo wiadomo, tak funkcjonuje biurokracja, tak jak były jakieś nieprawomyślne dokumenty, to one już dawno zostały zniszczone. Natomiast to też nie jest tak, że oni bardzo chcieli nas rozbroić i internować. Ale to jest skomplikowana sytuacja, tak? No bo z jednej strony wywiad mówi, no to są nasi przyjaciele, nasi sojusznicy, z drugiej strony rząd naciska, no bo mówi, no mi tutaj Mołotow siedzi na głowie, więc panowie bez jaj. To też oczywiście nie jest tak, że myśmy mieli otwartą drogę do ucieczki i to tylko wystarczyło tam trochę popchnąć i się wszystko udało. To oczywiście myśmy robili na maksymalnym ryzyku. Myśmy w sensie załoga Orła, polska załoga Orła robiła na maksymalnym ryzyku. To jest wielki, wielki wyczyn. A w ogóle to, że nawigowali bez map, no to już jest w ogóle bez precedensu w historii okrętów podwodnych. Natomiast to też nie jest tak, że to była ściśle strzeżona baza, najeżona bonami i okrętami, które powstrzymywały Orła przed wyjściem. Tam jest taka relacja jednego z oficerów artylerii, który miał orła na muszce i zadzwonił do dowództwa floty, pytając się, co ma zrobić, i oni tak długo z nim rozmawiali, aż orzeł zniknął w ciemności. To nie był przypadek, że oni długo z nim rozmawiali. Więc tak jakby to pokazuje też nastawienie poszczególnych oficerów estońskich, natomiast no to jest to wielkie osiągnięcie naszej załogi. Oni w ogóle, co bardzo ciekawe, jest takie zdjęcie z archiwum estońskiego, jak wyrżnęli w morzu, i widać, to jest taki ślad, kawał historii, pozostałości po Orle. On oczywiście już jest wyremontowany, ale zdjęcie pozostaje faktem, więc zdrowo tam musieli wyrżnąć, nie wcelowali. No i jak już wyszli na otwarte morze, to już tyle ich widzieli, i tutaj wielka zasługa kapitana Grudzińskiego i jego załogi, że potrafili pod wielką presją, to w ogóle dla mnie jest niewyobrażalne. Ruch działa, ty nie masz map, działasz w zasadzie na ślepo, jeszcze przejście przez te cieśniny, no to niewyobrażalne. To naprawdę trzeba mieć. Nawigacyjnie majstersztyk. Nie, no to, że on otrzymał DSO i Distinguished Service Order od Brytyjczyków i Virtuti Militari nasze, no to w ogóle i tak jest dużo za mało, uważam, bo to samo przejście w sobie jest trudne po prostu przez cieśniny, a już przejście bez mapy na podstawie spisu latań. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nasi oficerowie byliby w stanie coś takiego powtórzyć, chociaż obawiam się, że mogliby mieć z tym problem, bo wtedy przynajmniej potrafiliśmy operować bez GPS-u. Jasne. No dobrze, to w takim razie na koniec, co się stało z Orłem? No tak naprawdę nikt tego nie wie, niestety. Zaginął
w maju albo czerwcu 1940 roku. Spoczywa gdzieś na dnie Morza Północnego. Było wiele wypraw, które szukały orła i go nie znalazły. Szukała go polska marynarka wojenna, holenderska marynarka wojenna. Myślę, że była bardzo obiecująca, wciąż w zasadzie jest bardzo obiecująca hipoteza o tym, że orzeł mógł być zatopiony przez sojusznicy samolot bombowy. Jednakże w miejscu, gdzie był wskazany przez raport, żadnego wraku nie znaleziono. W zasadzie chyba teraz najbardziej rozsądnym podejściem jest po prostu wyjście z Rosy i szukanie po kolei po drodze orła, być może na samym początku gdzieś wpadł na jakąś minę, jakiś wypadek techniczny, tego dzisiaj dnia nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, dopóki nie odnajdziemy wraku. I być może wtedy się uda. Natomiast no, to jest oczywiście bardzo kosztowny proces. Czesanie morza to szukanie w zasadzie igły w stogu siana, ale miejmy nadzieję, że może któregoś dnia będziemy mieli szczęście i uda się tego naszego orła odnaleźć. Jasne. Bardzo panu dziękuję, naprawdę ciekawa historia, myślę, że dla widzów też. Tutaj widzom kanału Uchylę Rąbka Tajemnicy, że przygotowujemy z Dawidem odcinek o polskich okrętach podwodnych na okręcie podwodnym. Mamy nadzieję, że uda się to zrealizować i bardzo nam zależało, żeby pan, właśnie pan opowiedział historię i zbrojeń morskich II RP i historię dotyczącą losu pięciu polskich okrętów podwodnych kampanii wrześniowej. Bardzo panu za to dziękuję w imieniu swoim widzów kanału. Dziękuję, było bardzo mi miło. I to by było tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ten odcinek historyczny dotykający drugiej RP i marynarki wam się spodobał. Jeżeli tak, to gorąca prośba o zalajkowanie, skomentowanie na dole, przesłanie do znajomych. No i chciałbym wam powiedzieć, że oczywiście to nie jest ostatni odcinek z panem doktorem Andrzejem Bartelskim na kanale, ponieważ umówiliśmy się jeszcze na odcinek dotyczący Morza Śródziemnego i polskich okrętów podwodnych na Morzu Śródziemnym i myślę, że jeszcze znajdzie się okazja, żeby wielokrotnie na kanale porozmawiać z panem doktorem na temat polskiej marynarki wojennej II RP i jej dokonań w trakcie II wojny światowej. Oczywiście w tym miejscu muszę jeszcze serdecznie podziękować patronom, którzy wspierają kanał w programie Patronite. W tle jest plansza z podziękowaniami dla was. Bardzo, bardzo wam dziękuję. No i dziękuję, że jesteście, że oglądacie kanał, że wspieracie kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.